Dzisiaj zapraszam Was do zabawy, która polega na tym, aby zgadnąć, jakie filmy z ostatnich 5 lat przejdą do historii kinematografii. Oczywiście o tym, czy mamy rację, dowiemy się dopiero w przyszłości, ale spróbujmy. Moje propozycje po czołówce, a na Wasze czekam w komentarzach. Zadanie jest trudne, należy bowiem pamiętać, że wcale nie poszukujemy filmów wybitnych. Prawdopodobnie przyszłe pokolenia w ogóle nie będą rozumieć, co nas zachwycało w dziełach z ostatnich lat, a próbę czasu przetrwa niewiele produkcji. Badacze, analizując nasze czasy, na pewno będą zwracać uwagę na to, jak internet, rozwój seriali i platform takich jak Netflix, Showmax czy Amazon Prime wpłyną na filmy pełnometrażowe. Zimą Netflix i Amazon świętowały swoje pierwsze Oscary. Manchester by the Sea, nagrodzony za scenariusz i aktora pierwszoplanowego, to film wyprodukowany przez Amazon Studios. Białe Hełmy z nagrodą za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny to produkcja Netflixa, który również film dystrybuuje. Na koniec mamy jeszcze Klienta Asghara Farhadiego z nagrodą za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jego dystrybucją w Stanach również zajmowało się Amazon Studios. Każdy z tych tytułów jest na swój sposób ważny i prawdopodobnie będą pojawiać się w podręcznikach. Manchester by the Sea jako przykład przesuwania się sił w Hollywood i tego, że platformy streamingowe zaczynają inwestować w kino ambitne, ale droższe od produkcji niezależnych. Białe Hełmy jako zwieńczenie długiej drogi inwestowania przez platformę Netflix w kino dokumentalne oraz przez swój temat – wojnę w Syrii. W końcu Klient ze względu na brak reżysera na rozdaniu związany z polityką nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. No dobra, ale co z tym Hollywoodem nieszczęsnym? Żyjemy w epoce superbohaterskich franczyz, uniwersów i merchandisingu. Równo 5 lat temu ruszyli Avengerzy, kolosalny projekt stworzenia kinowego uniwersum zdefiniował działania konkurencji i na pewno przejdzie do historii. Rok później dostaliśmy Człowieka ze Stali, jednakże to Batman vs. Superman będzie prawdopodobnie najbardziej znany i wiecznie zestawiany z uniwersum Marvela. Stał się symbolem klęski wizji Warner Bros. Na filmowe uniwersum DC. Z kolei Deadpool i Logan Wolverine mają szansę stać się kultowe dzięki strategii kategorii R, która w końcu pomogła 20th Century Fox określić się na tle rywalizujących studiów. No. 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 Ostatnie lata to również czas wskrzeszania franczyz i recyklingu pomysłów. Tutaj do głowy przychodzą mi 4 filmy. Hobbit, niezwykła podróż, fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, pogromczynie duchów i chyba najważniejszy, Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Były tam gdzieś po drodze jeszcze jakieś Star Treki, ale jako, że jestem mało Star Trekowa, to je bezczelnie pomijam. Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy to idealny przykład na to, jak studio postanowiło przerobić kultową produkcję na coś bardziej zjadliwego dla młodych widzów. Możliwe, że po wypluciu z siebie kolejnych tego typu produkcji w kinie zamilkną odgłosy X-Wingów, by za kilkanaście lat powrócić w kolejnej, odświeżonej wersji. To nowy Death Star. I wish that were the case, Major. This was the Death Star. And this is Starkiller Base. So it's big. No dobra, ale co z dobrymi filmami? Tutaj przede wszystkim Django jako dowód na to, że gatunki ewoluują, umierają i mogą być wskrzeszone. Grand Budapest Hotel jako doprowadzenie stylu Wesa Andersona do perfekcji i świadectwo tego, że może istnieć inne kino w mainstreamie. W głowie się nie mieści jako najbardziej dojrzała i edukacyjna produkcja Pixara od lat. Mama za tę jedną scenę, której nie zaspoiluję, więc musicie obejrzeć film, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Moonlight jako znak otwarcia Oscarów na filmy inne od tych zwykle tolerowanych przez Akademię i za tę nieszczęsną pomyłkę na rozdaniu nagród. Mad Max za wrzucenie 5. biegu w kinie atrakcji, w którym liczy się głównie pęd i ruch. Boyhood, ponieważ kręcono ten film 12 lat. Grawitacja, Birdman i Zjawa za Emanuela Lubeckiego. Syn Szabła za zdjęcia i pokazanie, że nasze pokolenie, mimo że nie doświadczyło Holokaustu, potrafi w wyobraźni zrekonstruować doświadczenie obozu koncentracyjnego. Interstellar, ponieważ zobaczycie, że w przyszłości ten film będzie kultowy. I w końcu Ida, jako pierwszy polski film ze statuetką Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. A jakie Wy macie pomysły? Dawajcie znać w komentarzach, a jak Wam się nie chce, to możecie zamiast tego odpalić któryś z odcinków Jędrzeja. Ostatnio mówił o rolach znienawidzonych przez aktorów.
Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i słuchanie.